Dzień dobry. Nie trzeba być specjalnie bystrym, żeby wiedzieć, że jest teraz kwarantanna. Ja noszę maskę, więc w ogóle... Nie trzeba być też specjalnie bystrym, żeby wiedzieć, że Polska graniczy z Rosją. Ale z drugiej strony, no to ja na przykład od dziecka mam tak, że ta nasza granica z Rosją jest taka trochę upośledzona, coś jest z nią nie tak, no bo jak wielka jest Rosja z jednej strony, wielka, a jak mały jest obwód kaliningradzki, z którym graniczymy. Jednak obwód kaliningradzki, jak się okazuje, pełni bardzo dużą rolę dla dzisiejszej Rosji i historycznie też był bardzo ważnym elementem, ale innego państwa niż Rosja, mianowicie Niemiec i kultury niemieckiej. A jak to wszystko się rozwijało, dzisiaj sobie opowiemy w historii wschodu dla początkujących. Gdybyśmy się trzymali tak, nie wiem, faktów historyczno-geopolitycznych, to powiedzielibyśmy, że Kaliningrad jest częścią Rosji dopiero 30 lat tak naprawdę, 29, bo został częścią Rosji w 1991, czyli wtedy, kiedy Rosja powstała, no bo Rosja nie podległa od Związku Radzieckiego, właśnie jest dopiero od 1991 roku. Jednak jak wszyscy w miarę kojarzymy, no ten Związek Radziecki to była taka trochę Rosja bis i nie bijcie mnie za to stwierdzenie. No ale już nie będziemy takimi purystami historycznymi. Kaliningrad mniej więcej, albo dokładnie, częścią Rosji jest od 1945 roku, a nawet jeszcze dokładnie od 1946 roku, bo przez rok, kiedy tam rządzili Sowieci, to się nazywało jeszcze Königsberg, bo tak się nazywało ogólnie wcześniej, no więc jakbyśmy dzisiaj polecieli w czasie o 100 lat, co może by się przydało w obecnych sytuacji, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, i powiedzieli w Königsberg, że hej, to przecież jest Kaliningrad, to prawdopodobnie trafilibyśmy do niemieckiego psychiatryka z lat 20. XX wieku, co prawdopodobnie nie byłoby najlepszym doświadczeniem w naszym życiu. Więc na terenie Königsberg były jakieś osady prehistoryczne, później mieszkali tam Prusowie jako plemię, później przychodzi zakon krzyżacki i od XIII wieku buduje sobie właśnie na miejscu dzisiejszego Königsberg zamek i od tego zamku się powstaje miasto. W ogóle nazwa Königsberg, no to jest Królewska Góra, więc no, zobowiązuje. W XVI wieku, jak wszyscy dobrze wiemy, odbywa się hołd pruski w 1525 roku i zakon krzyżacki zmienia się na Księstwo Prus, które zostaje wasalem Rzeczypospolitej. W związku z czym można powiedzieć, że Königsberg przez jakiś czas w historii był polski w pewnym stopniu, ale ma oczywiście akcenty polskie, więc w Polsce mówimy na niego Królewiec. Te trzy nazwy dzisiaj będą się przewijać przez ten filmik randomowo, więc Königsberg, Kaliningrad i Królewiec. Każdy z nich odnosi się troszeczkę do innej kultury, do innej narodowości. Dla wszystkich tych Königsberg, Królewiec bądź Kaliningrad był istotny, ale mniejsza o to. Königsberg w zasadzie do końca Królestwa Niemiec, później Cesarstwa Niemiec, jest miejscem koronacji królów i cesarzy. Berlin jest stolicą, ale Königsberg zostaje taką, no, głównym miastem, czyli takim trochę Krakowem dla Niemiec. No i tę rolę pełni bardzo długo, bo nawet później, już w XX wieku, Königsberg jest taką kulturowo-historyczną stolicą Niemiec, miejscem, gdzie to wszystko się zaczęło, no bo, jak wiemy, Prusy zjednoczyły Niemcy, a Königsberg był bardzo długo stolicą Prus. Troszeczkę polskiego akcentu. Królewiec był centrum polskiego protestantyzmu przez bardzo długi czas. Jak wiemy, w Polsce dość dobrze się odnosiliśmy do innych religii i te inne religie niż katolicyzm, który był główną religią w Polsce, miały się całkiem dobrze. W Königsberg została wydana również pierwsza Biblia w języku polskim, dokładniej Nowy Testament, w tłumaczeniu Stanisława Murzynkowskiego. Tak zwana Biblia Królewiecka została właśnie wydrukowana w Królewcu. No wtedy jeszcze katolicy nie bardzo mogli drukować książki w swoim języku, zwłaszcza książki religijne, ale protestanci już mogli, więc to jest bardzo fajne miejsce, ważne dla naszej kultury i kultury naszego piśmiennictwa. Poza tym w 1560 roku w Königsberg bądź Królewcu został otwarty drugi uniwersytet na terenie Rzeczypospolitej i jej wasali. Czyli mieliśmy Kraków, a później mieliśmy też Królewiec, no i w Królewcu bardzo mocno szło kształcenie przez w zasadzie do momentu, w którym Prusy oderwały się z tego statusu wasala, czyli po potopie szwedzkim, to tak naprawdę Uniwersytet w Królewcu był jednym z bardziej prestiżowych w naszej części Europy. Poza Polakami ten rejon wokół Królewca, który dzisiaj tworzy obwód kaliningradzki, był też ważny dla Litwinów, ponieważ do niego kiedyś, jeszcze niedawno tak naprawdę, należała Klaipėda, która jest dzisiaj częścią Litwy. No i mniej więcej na tych terenach Litwini bardzo lubili tworzyć strasznie denerwujące. Drukowali książki, tworzyli propagandę, którą wysyłali później do carstwa rosyjskiego, żeby walczyć o wyzwolenie Litwy i szerzyć, no,
narodowość litewską na tych terenach, no bo w Prusach nikt za to nie ścigał, a w Rosji już ścigali, więc oni sobie drukowali to na terenie dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego i wysłali to do Rosji. Koniec tematu. Po I wojnie światowej Niemcy tracą bardzo dużo terenów, no i Königsberg wraz ze swoją częścią, czyli Prusami Wschodnimi, jest oddzielony od niemieckiej macierzy, czyli mamy ten nasz korytarz bałtycki, po prawej stronie, po wschodniej stronie jest właśnie Königsberg z Prusami Wschodnimi i po zachodniej stronie Niemcy, nazwijmy to właściwe, co przysparza trochę problemów, no i staje się w pewnym stopniu jednym z powodów do wypowiedzenia wojny Polsce przez Hitlera, który chciał mieć połączenie tych dwóch części, a my Polacy się nie zgodziliśmy na to, jak wiecie, chcieli wybudować autostradę, korytarz tak zwany, no ale my nie chcieliśmy im na to pozwolić, no i to był jeden z oficjalnych powodów do II wojny światowej. No i jak wiecie, II wojna światowa wybucha, Niemcy napadają na Polskę, Polska sromotnie dość przegrywa, później jest pakt Ribbentrop-Mołotow, Polska jest podzielona, Prusy Wschodnie stają się bardzo wygodnym przyczółkiem dla Niemiec później podczas planu Barbarossa, czyli inwazji na Związek Radziecki, ponieważ Königsberg jest najbardziej wysuniętym na wschód niemieckim miastem, w związku z czym jest taką kolebką dla tych wszystkich ziem wschodnich, które będą osiedlane w przyszłości przez Niemców według programu Lebensraum. Więc tak do 1944 roku, a nawet może do początku 1945 roku w Königsberg nie żyje się źle, a nawet żyje się bardzo dobrze. Problem zaczyna się w styczniu 1945 roku, kiedy pod Königsberg podchodzi armia radziecka i to w niebyle jakiej ilości, bo żołnierzy do oblężenia Königsberg jest ponad 100 tysięcy. Co się wtedy odbywa? Niemcy bardzo szybko zaczynają ewakuować ludność z Königsberg, ale statki z ludnością są celami bombardowań wojsk alianckich. W związku z tym, teraz wam pokażę taką mapkę, ile osób zginęło w różnych bombardowaniach. No generalnie tysiące ludzi codziennie na Bałtyku ginęły i no było to dość straszne, ale w tym momencie w wojnie tak naprawdę życie ludzkie za bardzo się nie liczyło, co dają nam różne wydarzenia z tego czasu. Wracając, oblężenie Königsberg trwa powiedzmy 3 miesiące, zależy z kim rozmawiacie. W każdym razie kończy się 9 kwietnia 1945 roku. Sowieci zdobywają miasto, później w zasadzie w tej części Europy zostaje im tylko maleńkie miasteczko Pillau, które dzisiaj się nazywa Bałtyjskie, jeśli się nie mylę. No, ono jest na tym takim na Mierzei Wiślanej po stronie już rosyjskiej. Ono się poddało chwilę później jako jeden z ostatnich garnizonów tak naprawdę niemieckich. Po końcu II wojny światowej Wielka Trójka dzieli Europę. Stalin, Roosevelt i Churchill decydują, że Rosji przypadną Prusy Wschodnie, no i Rosjanie, Stalin w zasadzie tak naprawdę, bo on był jedynym decyzyjnym człowiekiem w tym momencie w ZSRR, decyduje, że większa część Prusów Wschodnich pójdzie do Polski w zamian za Kresy Wschodnie tak zwane, bądź za zachodnią Białoruś i Ukrainę. No i my dostaniemy rekompensatę w postaci mazurskich lasów, jezior, pięknych zabudowań, nie wiem, zamków w Malborku i tak dalej, całkiem fajne wynagrodzenie. Część ziem północnych, te, które wam wcześniej wspomniałem, czyli Kłajpeda i okolice, trafia do Republiki Litewskiej, ale Republika Litewska jest częścią ZSRR, więc tak naprawdę liczy się tak samo jak i reszta tego terytorium, a właśnie 30% wraz z Königsberg jeszcze wtedy trafia do ZSRR jako część Rosyjskiej Socjalistycznej Federalnej Republiki Radzieckiej. Chyba nic nie pomyliłem. W 1946 roku umiera Michał Kalinin, to był taki sowiecki polityk komunistyczny, który jakimś cudem uniknął wielkiej czystki, był jednym z dobrych ziomków Stalina, no i umarł w 1946 roku, było to rok po wojnie, więc akurat idealnie, bo wtedy zmieniano bardzo dużo nazw miast rosyjskich, w tym Königsberg zmieniono właśnie na Kaliningrad, mimo że Kaliningrad wtedy już był pod Moskwą i było też miasto Kalinin, które dzisiaj nazywa się Twer, wróciło do starej nazwy. Od tego czasu istnieje obwód kaliningradzki, aż do dzisiaj nie zmieniono tej nazwy, chociaż ludzie w tej części bardzo często mówią, można po tym poczytać w internecie, że tak naprawdę chcieliby zmiany, no bo nazywać się jak działacz komunistyczny trochę jest już passé. Aczkolwiek w codziennej rozmowie z Rosjanami na Kaliningrad mówi się Kynik. No ale co się wydarzyło w ogóle z ludźmi stamtąd? Bo to jest ciekawy element. Jak wam mówiłem, w 1944-1945 roku Niemcy zaczęli ewakuować ludzi, tak? Czyli wsadzali ich na promy, no i próbowali ich gdzieś tam przekabacić w stronę Niemiec. Wielu osobom się udało uciec, ale niestety wiele też tysięcy osób poległo. Niemcy w zasadzie po zdobyciu miasta przez Sowietów żyli tam dalej przez bardzo długi czas, przynajmniej przez pierwsze 2-3 lata. Wtedy
ten balans narodowościowy się zmieniał. Niemców zaczęto wysiedlać do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli NRD, a na teren obwodu kaliningradzkiego zaczęto sprowadzać Rosjan, głównie Rosjan z różnych części Związku Radzieckiego, z Rosyjskiej Federalnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na celu Stalin miał wtedy stworzyć w Kaliningradzie taki przyczółek idealnego nowego społeczeństwa socjalistycznego, czyli ludzie bez przywiązania do danej ziemi, ludzie, którzy przyjechali, którzy są w wieku rozrodczym, w wieku, kiedy mogą pracować w fabrykach, budować rzeczy i tak dalej, odbudowywać to miasto. Też sprowadzono architektów, odbudowano miasta, które były oczywiście w ruinach, w nowym stylu, tak zwanym stalinowskim empirze. No i tak to mniej więcej wyglądało. Dzisiaj Rosjanie są ogromną większością w Kaliningradzie, a Niemców jest bodajże 1%, także dość dobrze wyszło im to przesiedlanie. Ale z racji tego, że Kaliningrad jest na mapie oddzielony od reszty RSFSR, bądź dzisiejszej Rosji, były plany przekazania tego terenu Litwinom. Dokładniej, jak już Stalin umarł, do władzy doszedł dobry wujek Chruszczow, który był takim super ziomkiem i stwierdzał, że będzie dawał ludziom ziemię, czyli dał na przykład Ukrainie Krym. Wiemy, co się później z Krymem stało. Chciał też Litwie dać Kaliningrad, ale Litwini wtedy stwierdzili, skoro mieszka tam około 1 000 000 Rosjan, my jesteśmy narodem, który ma tam mniej więcej 3 miliony ludzi, jak dodamy do naszego terytorium kolejne terytorium, na którym nie ma praktycznie żadnego Litwina, ale są sami Rosjanie i to w takiej ilości, to chyba nie będzie zbyt dobrze dla nas w przyszłości. W sensie raczej się zruszczymy niż zlitwinizujemy tych Rosjan, w związku z czym Litwini odmówili. Upada Związek Radziecki, Litwa jest niepodległa, niepodległa jest Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś i tak dalej. Co się dzieje z Kaliningradem? No bo wcześniej do Kaliningradu z każdej części Rosji można było pojechać bezproblemowo, ale w tym momencie, żeby tam pojechać, to trzeba albo przejechać przez Łotwę i Litwę, albo przez Białoruś i Litwę, więc jest dość ciężko, ewentualnie morze. No i czy status Kaliningradu mógł się zmienić po upadku Związku Radzieckiego? Teoretycznie mógł, ale tak naprawdę żadnej oficjalnej propozycji nie było. To znaczy, Litwini nie przyjęliby raczej, nie byli zainteresowani Kaliningradem z tych samych powodów, z których nie byli zainteresowani te 40 lat wcześniej. Poza tym Litwini niedobrze wspominali Rosjan, którzy no niedawno tak naprawdę w 90 roku przyjechali do Wilna czołgami i zaczęli zabijać ludzi, o czym sobie może też kiedyś powiemy. Polacy, czy my chcieliśmy? Były takie głosy, w sensie to były zazwyczaj jacyś dziennikarze, którzy mówili: tak, teraz jest idealny moment, żeby powiększyć teren Polski, bo jesteśmy wielkim narodem, który się odradza, wstaje z kolan, skąd to znamy swoją drogą, no i przydałby się nam nowy teren, a jako że Kaliningrad jest blisko nas, to weźmiemy go, nazwiemy go Królewcem i będziemy mieli nowy teren. Ale tak naprawdę nikt chyba tego nie brał na serio, no i to się nie zmieniło. Mamy tu jeszcze Niemców, no bo Kaliningrad, wcześniej Königsberg, był kolebką kultury niemieckiej, historii niemieckiej, tam koronowano królów, stamtąd się zaczęło zjednoczenie Niemiec, więc co z tym fantem Niemcy chcieli zrobić? W zasadzie to nic, bo Niemcy w tym momencie, przypomnę, po upadku muru berlińskiego musieli zjednoczyć zachodnie Niemcy, dobrze rozwinięte, no i wschodnie, te słabo zindustrializowane, ze sobą w miarę zrobić tak, żeby ci ludzie żyli dość dobrze, żeby nagle ludzie ze wschodu nie wyjechali na zachód, więc to już był spory problem, jakby jeszcze do tego dołączyć taki mały skrawek ziemi, który w ogóle nie jest połączony lądowo z Niemcami, no to mieliby jeszcze o wiele większy problem, więc Niemcy w ogóle nawet nie wspominali o zdobyciu Königsberg. No dobra, ale mówimy tutaj o wszystkich innych oprócz ludzi z Kaliningradu i co tak naprawdę z nimi, bo oni też żyją i jest ich tam około 1 000 000, nawet może trochę ponad wedle niektórych szacunków. Co z nimi? Otóż po upadku Związku Radzieckiego były głosy i nawet miały około 20-30% poparcia w obwodzie, co jest dość sporą liczbą, żeby Kaliningrad oddzielić od Rosji i stworzyć z niego niepodległą republikę. Miała się nazywać Republiką Bałtyku bądź coś takiego, w każdym razie taka maleńka rosyjskojęzyczna republika, która miała być otwarta na relacje z Europą. Dlaczego jednak to nie wyszło? Odpowiedź jest prosta, jest to prezydent Rosyjskiej Federacji, czyli Władimir Putin. Nie bardzo chciał, żeby ten przyczółek, bardzo pomocny strategicznie w Europie, rosyjski przyczółek nad Morzem Bałtyckim, jedyny dostęp rosyjski do Morza Bałtyckiego w miejscu, w którym ono nie zamarza na zimę, żeby jakoś go stracić. Więc troszeczkę ukrócił tych wszystkich regionalistów tam, no i stwierdził, że Kaliningrad będzie specjalną strefą ekonomiczną, będzie takim troszeczkę miejscem eksperymentów, no i też miejscem, gdzie pozwolimy działać prywatnym przedsiębiorstwom na troszeczkę łatwych warunkach, łatwiejszych warunkach niż w właściwej tej Rosji.
tak się trochę stało, ale ta strefa ekonomiczna w Kaliningradzie tak naprawdę służy temu, żeby duże korporacje, oligarchowie z Moskwy mogli sobie przerzucać pieniążki gdzieś bliżej Europy kontynentalnej. Także tam, jeśli jesteście obcokrajowcami, zainwestować nie jest aż tak łatwo. W każdym razie zostały też zdelegalizowane wszystkie regionalne partie, więc ci ludzie, którzy wcześniej postulowali stworzenie niepodległej Republiki Kaliningradu bądź Republiki Bałtyckiej, teraz już nie mogą działać oficjalnie. Zresztą z opozycją w Rosji. No i właśnie, oprócz tych ekonomicznych rzeczy to ważna jest armia, głównie flota bałtycka. No bo tak jak wam wspomniałem, Kaliningrad, obwód kaliningradzki jest jedynym rosyjskim terytorium, które ma dostęp do Bałtyku niezamarzającego. Czyli tam można wypływać stamtąd non-stop. Jest to główna siedziba floty bałtyckiej, główna siedziba zarządu floty bałtyckiej, nie wiem, logistyki i tak dalej. Wszystko się dzieje tam. Jest też stocznia działająca, nazywająca się Jantar, czyli bursztyn. Bo swoją drogą w Kaliningradzie, w obwodzie Kaliningrad, wydobywa się 90% światowego bursztynu. No i poza tym mamy też broń jądrową w Kołosówce bodajże, tak się nazywa ta wioska. Mamy też rakiety Iskander i bardzo dużo różnych rzeczy, które pozwalają Rosji tworzyć takiego straszaka, takie coś, że jak NATO albo Europa ogólnie z nimi rozmawia, to zawsze mówią: hej chłopcy, patrzcie, mamy Kaliningrad i jak będziecie się źle zachowywać, to my ten Kaliningrad możemy użyć źle dla was, więc jest to idealne miejsce strategiczne dla rosyjskiej armii, dla rosyjskiego wojska ogólnie. No ale dobra, mówimy o takich rzeczach, które tak naprawdę takiego zwykłego szarego Kowalskiego bądź szarego Antonowa nie dotykają. Więc co dotyka zwykłych ludzi? Otóż Kaliningrad jest bardzo ważnym elementem w tak zwanym ruskim mirze. Nie wiem, czy słyszeliście, co to jest, może kiedyś zrobię o tym filmik. W każdym razie ruski mir to jest taka koncepcja rosyjskiego świata, czyli świat, wszystkie te tereny, które kiedyś były pod panią Rosji, powinny wrócić pod panowanie Rosji, w skrócie, bo kultura rosyjska jest wyższa, lepsza i powinno się ją szerzyć jak najbardziej. Wielkim postulatorem ruskiego mira jest patriarcha Wszechrusi Cyryl i patriarcha Wszechrusi Cyryl był wcześniej eparchą Kaliningradu i Smoleńska. No więc on ma takie dość duże osobiste konotacje z Kaliningradem. W każdym razie w 2015 roku, kiedy wizytował Kaliningrad już jako patriarcha, to powiedział, że Kaliningrad jest kolebką, jest najbardziej wysuniętym na zachód elementem ruskiego mira i że tutaj powinno się to wszystko rozwijać i iść dalej, przejść dalej na zachód, mniej więcej. W parafrazie ja wam wrzucę link do artykułu, w którym o tym jest napisane. Więc Kaliningrad odgrywa istotną rolę w ekspansji, bo obok jest Litwa, obok jest Łotwa, jest Estonia, w której mieszka bardzo dużo Rosjan, albo dość znaczny odsetek mieszkańców tych państw jest Rosjanami, więc jest to bardzo ważny element propagandowo. Posiadanie Kaliningradu. Także bardzo dobrze, że w tych latach 90. ani tam Polacy, Litwini, ani Niemcy nie chcieli go wziąć, bo dzisiaj dzięki temu Rosja zbija swoje potrzebne punkciki do budowania propagandy. Podsumowując, mam nadzieję, że w miarę już wiecie, po co Rosji Kaliningrad. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o pisanie tego w komentarzach. Wszystkie linki do źródeł, do fajnych artykułów na temat dotyczący Kaliningradu i jego roli w dzisiejszej Rosji podrzucę wam w opisie. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, nie zapomnijcie wesprzeć mnie na Patronite, bo ci, którzy wspierają mnie na Patronite, są super. Dzięki nim mogę na przykład pić herbatę, albo jeść chipsy, albo mieć maseczki. Także pozdrawiam was serdecznie, jeśli macie jakieś życzenia co do tematów, którymi miałbym się zająć, to piszcie. Postaram się wszystkim zająć, a tymczasem życzę wam przyjemnego siedzenia w domu, uczenia się historii i innych wszystkich rzeczy, bo to się wam kiedyś przyda. Także na razie, trzymajcie się, cześć!